kolejną akcję. No niestety incomplete pass, więc kompletne. To jest trzecia próba dla drużyny Devils Wrocław. Zobaczymy, czy teraz uda się przesunąć te żółte wskaźniki w stronę pola punktowego ekipy The Crew. Po stronie zawodnika The Crew. No i widzimy, czwarta próba. Nie tym razem, nie udaje się przesunąć wskaźników i zdobyć.